Dziś opowiem wam trochę o tym, co robi Panama, żeby przygotować się do Światowej Dni Młodzieży. Opowiem wam też trochę o tym, jak sami Panamczycy podchodzą do tego, czym są te Światowe Dni Młodzieży. Jesteśmy w ogóle w Casco Viejo. Casco Viejo to jest najstarsza część Panamy. To jest dystrykt, który został zbudowany przez kolonialistów. Ale jest to jedna z najpiękniejszych części tego miasta. Kolonialna Panama, mam wrażenie, może być trochę porównywalna z Hawaną. Chociaż oczywiście Hawana ma tutaj swój specyficzny klimat, to Casco Viejo i Panama City ten klimat niewątpliwie też ma. Wąskie uliczki, ruiny budynków i ruch prawie jak w Stambule. Żółte taksówki, które widać za mną, żółte nowojorskie taksówki. To wszystko sprawia, że mamy tutaj miszmasz kultur, miszmasz kolorów, miszmasz wszystkiego tak naprawdę. Na każdym kroku też, tak jak tutaj po mojej prawej stronie widać, można zaopatrzyć się w różne elementy Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Jest tego mnóstwo, od worków, koszulek, kawy, przez na różne różności. Ja się tak rozglądam na boki, bo kierowcy w Panamie do najspokojniejszych nie należą, więc staram się nie wpaść nikomu pod koła, idąc i nagrywając do was tego vloga. Tu jeszcze jest póki co w miarę spokojnie, bo jutro rano większość pielgrzymów, a w zasadzie dzisiaj w nocy, wyruszy do Panamy z diecezji znajdujących się, nie wiem co ten facet pokazał, mam nadzieję, że to było coś miłego, z diecezji znajdujących się w różnych częściach tego kraju, od Boca del Toro przez Chitre, aż po Colón. Colón to jest w ogóle takie fajne miejsce, gdzie kończy się i zaczyna kanał panamski. Prawie 4,5 tysiąca pielgrzymów z Polski jest w Panamie. Jesteśmy największą grupą pielgrzymów z Europy. Jesteśmy największą grupą pielgrzymów spoza Ameryki w ogóle. Więc no, nawet będąc w Panamie, trudno się nie uśmiechnąć, mówiąc o tym, że jednak Polska to jest... My Polacy mamy to coś w sobie, że pcha nas nawet na drugi koniec świata. Jedną z pierwszych rzeczy, która się tu wydarzy, to będzie ponowne otwarcie katedry w Panamie, katedry pod wezwaniem świętego Łukasza. Jednego z ładniejszych budynków w Panamie tak naprawdę, bo faktycznie zachowana ta fasada jest w bardzo... bardzo takim stylu kolonialnym z jednej strony, a z drugiej strony bardzo lokalnym. Zobaczcie, ona jest tutaj za mną. To jest ta fasada. I to jest budynek, który przetrwał bardzo wiele różnych wydarzeń. Zrobimy to w ten sposób. Bardzo wiele różnych wydarzeń. A ostatnim takim chyba wydarzeniem było odzyskanie niepodległości przez Panamę w 1968 roku. To wtedy studenci wyszli na ulicę i powiedzieli, że chcą Panamy dla Panamczyków, a nie Panamy dla Amerykanów. Czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, bo Kościół w Panamie odgrywa także dlatego istotną rolę, bo jest takim swego rodzaju zwornikiem pamięci z jednej strony. Z drugiej strony to jest Kościół, który nie jest Kościołem bogatym. Tutaj w ogóle mamy bardzo wiele takich przejawów trochę skrajnego ubóstwa na ulicy też, niestety to widać. Chociaż akurat w Casco Viejo, czyli w części, w której właśnie jesteśmy, to tak nie wygląda. Więc im dłużej tu jestem, a jestem tu już prawie miesiąc, widzę, dlaczego papież Franciszek wybrał akurat to miejsce na miejsce, w którym wydarzą się Światowe Dni Młodzieży już tak naprawdę pojutrze. Bo wtedy to wszystko będzie miało swoje oficjalne, największe, wielkie otwarcie.